Witam serdecznie. Komentujemy partię z norweskiego Stavanger, białymi Magnus Carlsen, czarnymi Fabian Caruana. Partia grana w obronie Niemcowicza. No zobaczmy, jak było. Bardzo ciekawie się zaczęła, bardzo ciekawie się skończyła i bardzo ciekawy miała środek. Czyli tak jak koniec C3, goniec B4. Hetman C2. Wariant przypisywany Alochinowi, ale najczęściej odpowiadają D5. Widzimy tutaj Caruana miał inną koncepcję. I tu odbijamy hetmanem. Białe dostały parę gońców, dostały czarne pola. Czarne wzięły białe pola D5. To wszystko dobrze, o ile ten goniec tam będzie miał gdzie wyjść. No, bicie. No i ma gdzie wyjść. I goniec na A6 na hetmana. H6. Goniec H4. I teraz pytanie. Wymieniać hetmany, czy nie wymieniać? No mamy parę gońców, nie powinniśmy bać się. Mamy gorszy rozwój, nie powinniśmy bać się. Hetman C2, koniś też ma problemy techniczne. Goniec na A6 wcale nie stoi dobrze. Hetman C6. Szczerze mówiąc, to lepiej byłoby mieć na tamtym polu. A to ciekawa decyzja. Wymieniamy, wymieniamy za osłabienie struktury. To jest mało. I skoczek A5. No to taki ruch, jakby tu powiedzieć, spod grubego palca. To nie jest ruch komputerowy. Lepiej było stawiać wieżę. No co prawda groziło. Wieża C1. Skoczek F3. I tu mamy ciekawą pozycję. Skoczek C3. I czarny nie używa wież. Idzie skoczkiem do ataku. I C5 robi sobie izolowanego pionka. Podciągamy króla. Po prostu przeciwnik gra bez wież, no, przypomniał sobie, no to i my stawiamy wieżę. I co z konisiem? Hop. Hop. I izolowany pion. Takie piony stanowią dużą słabość, taką trwałą, permanentną. Wieża C2. Od razu go atakujemy. Król F8, skoczek D2, chcę przyblokować C4, wieża BC1, atakujemy po raz trzeci. Król F3 i tu w tej ciężkiej pozycji Caruana postanawia rzucać piona. No to nie jest dobrze, bo tu Carlsen przemienia się w lisa typu Wiktor Korcznoi, bierze piona. I rzeczywiście figury czarnych nabrały aktywności, a wieże są pasywne. Ale uruchamiamy F5. Pion jest i nie widać koncepcji remisowych, nie widać planu remisowego. Król E2. Król idzie prowadzić wolnego piona, żeby zwolnić wieżę. Wieża C3. Wieża C6, no to C5. I teraz ta wieża, gdyby stała na C4, czy skoczek na C4, ścieśniałby białe wieże. Teraz ścieśnione są czarne wieże. Widzą Państwo, jak niewiele potrzeba. Skoczek E8. Wieża A6. Biały musi się przegrupować. Skoczek E5. Następuje faza manewrowa. To można było iść królem na C2, ale król dobrze się trzyma. Pilnuje pionów. Wieża C8, wieża B3. I czarny powinien znajdować się w stójce, a tu zaczyna się próć.
robi kombinację wymienną. Co on z tego, że on te piony stracił, kiedy sobie zrobił o. Ile to jest grup pionowych? Odpowiadam, 4. Izolowane, zdublowane piony stwarzają dwie grupy pionowe. Wieża C5, wieża C5, wieża C5. Wymiana wież jest korzystna dla białych, bo teraz ich król może wejść do gry. Policzymy piony, białe mają dwa więcej, można by się poddać. Ale siłą inercji czarne jeszcze robią parę ruchów, szaszek. Wieża B3, nie ma sensu wymieniać tych pionów. Grozi też. Otakę. Grozi otakę. Wieża A6, czarne zauważyły. No to skoczek z drugiej strony. I to ciekawe, skoczek E5. I trzeba poprawić króla. H4, czarne się prują, wszystko to na korzyść. Szach. Król C4. Król C2. Nagle się okazuje, że czarny król jest prawie w siatce matowej. Wieża D6. I po skoczek F4 następuje podziękowanie. I całkiem słuszne. A dlaczego ono postępuje, następuje to podziękowanie i całkiem słuszne? No bo wisi skoczek po wzięciu, oczywiście nie bicie, tylko będzie tak. I gdzie ten nie pójdzie, to tak. I kolejny pion musi być stracony. Doskonała partia w stylu Carsena. Wszystkim się zdawało, że jest porówna. A tu Carsen wystukał, ruch po ruszku wysuwał. Tu D5 jest dokładniejsze, natychmiastowe. Czarny wybija, kto wymienia, ten traci. Biały ma czas na skonsolidowanie pozycji. Przejście do końcówki. Chytra wymiana białopolowych gońców. I końcówka jest lepsza dla białych. Czarne mają trzy grupy pionowe, słabość na C7. I zaczynają tańczyć konisiem. W tym czasie białe podciągnęły wszystkie figury do gry. I powstaje grupa izolowanych pionków. Czarne rzucają pionka i teraz przyjrzyjmy się. Teraz białe wieże są pasywne. I gdyby skoczek stanął na C4, no to tam by to było trudne do odblokowania. Wieża C5 trochę słabsze i już jeden pion poszedł do przodu. Jeden pion poszedł do przodu. Czy pion poszedł o jedno pole i jeszcze poszedł o jedno pole i teraz białe wieże już mają ruchy, a stojąc na C1 i C2 nie miały ruchów. I to z czarne same się prują. Carsen chodzi tak, tu naciska, tam naciska, to się nazywa lawirowanie przeciwko słabościom i się sypie. Niekorzystna wymiana hetmanów, bo powstają cztery słabe piony, a dalej jest pion mniej, a teraz to nawet dwa mniej. W zasadzie można się poddać. O, taka mała sztuczka taktyczna. Kolejne osłabienie. Szach. Siatka matowa, niespodziewanie dla wszystkich. I doskonały ruch. Wyrzucające skoczka. Praktycznie trzeba zbić. I po skoczek aż tutaj się podał, no bo to pokazuje, że pozycja jest wygrana. Dziękuję Państwu za uwagę.